Dzień dobry, kłania się Andrzej Sobczyk. Nagrywam to spontaniczne wideo bezpośrednio po spotkaniu z reżyserami filmu Terazji w godzinę śmierci, bo uznałem, że trzeba by napisać naszym wszystkim darczyńcom, więc między innymi tobie, to co dzieje się wokół filmu. Bo dzieje się dość dużo, można powiedzieć, że wychodzimy na ostatnią prostą. I tak, pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że ustaliliśmy ostateczny termin premiery filmu. Będzie to miało miejsce w kwietniu 2017 roku. Czyli najbliższy kwartał oznacza tak naprawdę bardzo dużo prac, takiej zintensyfikowanej, bo jesteśmy już praktycznie po wszystkich wyjazdach, wszystkich zaplanowanych wyjazdach i teraz reżyserowie siedzą i składają ten materiał w całość. Myślę, że jest taka jedna rzecz, którą należy, żebyśmy wszyscy wspólnie robili. To znaczy modlili się za naszych reżyserów i wszystkich tych, którzy biorą udział w tej pracy. Ponieważ na przykład nie tylko ty, ale także i my, którzy to wszystko organizujemy, nie widzieliśmy całości materiałów. Widzieliśmy tylko małe wyrywki i nie wiemy, jak ten film wyjdzie. W związku z tym tak naprawdę wszystko teraz w rękach reżyserów i w Bożych rękach. O to cię proszę, o modlitwę, żeby już na ostatniej prostej panowie zrobili po prostu dobrą robotę, która będzie dalej szła w świat i opowiadała o sile modlitwy różańcowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zrobiliśmy małe podsumowanie finansów i okazało się, że z założonych 10 wypraw, które mieliśmy zrobić w ramach budżetu, zrobiliśmy 13 wypraw. To znaczy mamy 3 wyprawy więcej. Dzięki Bogu, tak, udało się tymi pieniędzmi tak obracać, że pewne rzeczy zrobiliśmy taniej i po prostu mamy 3 wyprawy więcej, co mam nadzieję przyczyni się do tego, że film będzie po prostu ładniejszy i ciekawszy. A trzecia rzecz jest taka, że jeszcze jeden wyjazd przed nami, to znaczy miało go nie być, ale jak reżyserowie byli w Stanach Zjednoczonych, to otarli się o pewną kobietę, która nazywa się Immaculée Ilibagiza. To jest bardzo znana w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, katolicka celebrytka. Kobieta, która w swoim życiu przeżyła taką historię ocalenia od ludobójstwa za przyczyną, tak o tym opowiada, różańca i Najświętszej Maryi Panny. Reżyserowie już byli blisko niej, ale korki na Manhattanie sprawiły to, że nie mogli się spotkać i musieli się wracać, bo to były ostatnie godziny ich wizyty w Stanach Zjednoczonych. I teraz chcemy tam wrócić, ponieważ ta pani i jej historia będzie ważna po pierwsze ze względu na tą historię, a po drugie ze względu na to, że ta rozpoznawalna twarz w Stanach Zjednoczonych, na to liczymy, pomoże nam w dystrybucji tego filmu po drugiej stronie oceanu, bo chcielibyśmy, żeby on był nie tylko dla Polaków, ale dla ludzi na całym świecie. Więc jeśli w taki sposób sobie możemy pomóc, no to chcielibyśmy to zrobić. I teraz tak, pieniądze na ten wyjazd, na bilety lotnicze mamy, bo tyle jeszcze po prostu mamy na koncie stowarzyszenia. Natomiast nie mamy pieniędzy na pobyt całej ekipy w Stanach Zjednoczonych i no, po prostu zwracam się do ciebie jako do darczyńcy, który już wpłacał na powstanie filmu, z taką sugestią, prośbą do przemyślenia, czy nie zechciałbyś wpłacić jeszcze jakiegoś grosza po to, żebyśmy mogli po prostu uzbierać te 20 tysięcy złotych. No to jest tak, że cały budżet tam ma dużo więcej, tak? To jest ponad 500 000 złotych. Tutaj mamy tą różnicę 20 tysięcy, więc z jednej strony to jest mało, a z drugiej strony to jest po prostu dużo pieniędzy, które no, działamy jako stowarzyszenie, więc ich nie mamy. W związku z tym no, stąd moja prośba do ciebie jako do darczyńcy o jeszcze jakiś mały gest, po prostu żebyśmy mogli dokończyć tym ostatnim wyjazdem. Liczę na to, że, no, znaczy nie liczę na to, jestem pewien, że to już jest ostatni wyjazd, ponieważ później już po prostu nie ma czasu na jeżdżenie po kolejnych krajach, choć historii jest wiele. Teraz trzeba siąść przed komputerami i ten film dobrze złożyć. Taki jest plan, przepraszam, na najbliższy kwartał. Tyle na dzisiaj. Jeśli masz ochotę, to nam pomóż. Jeśli masz ochotę, to się pomódl. Tak bardzo mocno na to liczymy, bo no to jest taka no, trampolina, myślę, która pozwoli nam zrobić ten film dużo lepiej. A tego nam trzeba, bo opowiadamy o Najświętszej Maryi Pannie i o mocy wielkiej modlitwy. Dzięki wielkie, trzymaj się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.